Witam w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają was Kamil Kawalec i Norbert Bonczyk. Druga wojna światowa była największym oraz najkrwawszym konfliktem w dziejach. Na bazie wielu lat własnych badań naukowych, wertowania tysięcy stron z archiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów, staramy się przybliżać szereg zagadnień związanych z tą okrutną wojną, a także obalać wiele mitów. Jeżeli podoba się Wam nasz podcast, możecie wesprzeć nas płatną w serwisie Patronite pod adresem patronite, łamane na podcast Wojennych Historie. Albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee łamane na podcast Wojenne Historie. Norbert, wróćmy dzisiaj do naszego wrześniowego wojska polskiego. W naszym specjalnym odcinku dla patronów poświęconym tankietkom, rozmawialiśmy o zaawansowaniu technicznym polskiej broni pancernej. Też w paru poprzednich podcastach wspomnieliśmy już o czołgu 7TP, a dzisiaj może skupmy się właśnie tylko i wyłącznie na tym czołgu. Czy tak naprawdę ten czołg był nowoczesnym wozem bojowym i jak prezentował się na tle innych konstrukcji z tego okresu? Czołg 7TP to był bez wątpienia w roku 1939 nasz najnowocześniejszy czołg. Wojsko Polskie posiadało w 1939 roku relatywnie niewiele czołgów, bo tak naprawdę niewiele ponad trzy Sztuk. A co z tankietkami? Tankietki mimo swojej oficjalnej nazwy czołk rozpoznawczy to nie były czołki. Zresztą o tym był cały nasz podcast dla patronów. Przed wojną istniały różne klasyfikacje czołgów, co powodowało, że pojazdy, lekkie pojazdy rozpoznawcze, gąsienicowe pojazdy rozpoznawcze w wojsku polskim nazywano czołgami rozpoznawczymi. Ale pod względem zarówno przeznaczenia, roli taktycznej na polu walki, to nie były pojazdy o charakterze czołgów. Myśmy prawdziwe czołgi nazywali czołgami bojowymi. To znaczy, w wojsku polskim przed wojną mieliśmy taki podział właśnie na czołgi rozpoznawcze. I na czołgi bojowe. Przy czym tak naprawdę pojęcie czołgu bojowego oznaczało właśnie czołg, znaczy, bo czołg stworzono jako broń do boju głównego. Czołg musiał się oznaczać określonymi parametrami taktyczno-technicznymi. Tankietka tych parametrów nie spełniała, więc z definicji i z przeznaczenia nie była czołgiem. Zresztą również wielu oficerów wojska polskiego przed wojną wyraźnie to podkreślało, jak to się mówiło, że prawdziwe czołgi zaczynają się dopiero od czołgów lekkich, no i właśnie czołgi lekkie były tą najlżejszą klasą czołgów bojowych. Tak, że czołgi bojowe były lekkie, średnie i ciężkie. Stąd moje stwierdzenie, że mieliśmy tylko około 300 czołgów, bo tak naprawdę jako czołgi klasyfikować można wozy 7TP, Vickers, Renault R35 oraz stare czołgi Renault FT. To były nasze czołgi. A do tego mieliśmy kilkaset samochodów pancernych na gąsienicach, czyli właśnie. Tankietek. No to wróćmy w takim razie do 7TP. Jaki to był czołg? Czy on był konstrukcją nowoczesną, czy mógł spełnić pokładane w nim nadzieje? Wiesz co, odpowiem Ci na to pytanie na początek anegdotą. Jest taki znany film Stanisława Berei Miś. I tam pada takie stwierdzenie, że oto jest Miś na miarę naszych możliwości. Natomiast pierwotnie zanim ten film trafił na biurko cenzury, która cenzura strasznie ten film pocięła, to oryginalnie ten tekst brzmi. To jest miść na miarę naszych możliwości, ale to nie jest miść na miarę naszych potrzeb. I dokładnie tak samo było z czołgiem 7TP. To był szczyt naszych możliwości technicznych i poniekąd finansowych, ale przede wszystkim technicznych w roku 1939, ale to nie był czołg, który odpowiadał potrzebom Wojska Polskiego. Myśmy przez cały okres międzywojenny całkiem rozsądnie poszukiwaliśmy czołgu bojowego o parametrach pojazdu, którego byśmy już w roku 1939 określali jako czołg średni. Oczywiście wcześniej nie rozumowano bezpośrednio w ten sposób, ale szukano po pierwsze pojazdu maksymalnie uniwersalnego. Dlatego, że w owym czasie był wyraźny podział na dwie klasy czołgów. Ten podział wynikał z klasyfikacji taktycznej. Mówiono o istnieniu czołgów kawaleryjskich i czołgów piechoty. Czołgi kawaleryjskie to miały być założenia czołgi manewrowe, czyli one miały się z jednej strony oznaczać bardzo dobrymi, dynamicznymi właściwościami jezdnymi, miały być szybkie, miały mieć wysokie umiejętności pokonywania terenu, natomiast nie musiały być specjalnie silnie opancerzone. Uzbrojenie również nie musiało być jakoś specjalnie silne, ale preferowano jednak, żeby była armata na ogół mało kalibrowa albo średniego kalibru, plus karabiny maszynowe. Natomiast cechą charakterystyczną czołgów kawaleryjskich było postawienie na manewr. Można by powiedzieć, że wszystkie niemieckie czołgi w 1939 roku były w jakimś zakresie czołgami kawaleryjskimi. Natomiast była druga klasa, to były czołgi piechoty. Czołg piechoty oznaczał się tym, że był relatywnie powolny, ale miał grubszy pancerz i relatywnie silne uzbrojenie. Ale przede wszystkim oznaczał się tym, może nawet bardziej grubością pancerza, a nie uzbrojeniem. I na przykład francuskie czołgi lekkie, wsparcia piechoty, takie jak Renault R-35, to były. Właśnie klasyczne czołgi piechoty, które miały ją wspierać na bezpośrednio na polu walki. One się odznaczały relatywnie słabymi zdolnościami manewrowymi. Uzbrojenie też nie było najlepsze, ale do walki z piechotą przeciwnika wystarczające. Natomiast to, co je odznaczało to gruby pancerz. My natomiast w Wojsku Polskim wychodziliśmy z założenia bardzo rozsądnego, że w gruncie rzeczy jesteśmy krajem biednym i nas nie stać na różne typy czołgów. Oczywiście w teorii, bo jak zobaczymy w praktyce, no to zobaczymy, że w roku 1939 weszliśmy w pole z bardzo różnymi czołgami i z bardzo różnymi. I pojazdami pancernymi. Natomiast wychodziliśmy z założenia teoretycznego, że nie stać nas na osobne czołgi piechoty i na osobne czołgi kawalerii. W związku z czym szukaliśmy jakiegoś typu uniwersalnego. No i jak to u nas, w pierwszej kolejności, to chcieliśmy najlepiej, żeby taki czołg opracować samemu. I w latach dwudziestych XX wieku ogłoszono konkurs na uniwersalny czołg lekki własnej konstrukcji. To były lata 26-1927. No ale niestety projekt upadł. Nie udało się tego czołgu opracować. Powstały dwa prototypy, no ale okazały się dalej. Nieudane. No i musieliśmy pogodzić się z tym, no, że sami tego czołgu nie opracujemy i że musimy się zwrócić do potentatu w tej dziedzinie, po prostu musimy kupić licencję. Naszym najbliższym sojusznikiem była Francja, ale problem z Francuzami polegał na tym, że oni pod koniec lat dwudziestych właściwie nie mieli nic tam do zaoferowania. Mieli tylko kolejne wariacje na temat czołgu Renault FT, no i właściwie nic więcej. Na przykład takie czołgi jak NC czołowym państwem, gdzie wówczas konstruowano nowe modele czołgów, była Wielka Brytania, czyli ojczyzna czołgu. No i tam, między innymi, potężny brytyjski koncern Vickers budował na własne ryzyko, trochę na własną odpowiedzialność, różne prototypy. I jeżeli jakiś czołg nie spodobał się armii brytyjskiej, a większość, większość tych czołgów się nie podobała, no to wtedy firma Vickers mogła po prostu te czołgi sprzedawać za granicę. Czołgi i licencje na ich produkcję to były bardzo nowoczesne konstrukcje i Vickers sprzedawał do różnych krajów różne modele czołgów. No i między innymi pod koniec lat 20. był dostępny do sprzedaży tzw. czołg sześciotonowy, Vickers Sixton Tank o bardzo zaawansowanych, innowatorskich rozwiązaniach z zakresu przeniesienia napędu, gąsienic, który w gruncie rzeczy był takim pojazdem skonstruowanym jako wóz uniwersalny, a właściwie twórcom przyświecała taka idea, żeby to było podwozie, na którym będzie można wybudować różne odmiany, którym będzie można zbudować czołg, działo samobieżny ciągnik, armatę przeciwlotniczą itd., tak tak transporter opancerzony. No i zbudowali taki całkiem ciekawą konstrukcję, która zrobiła furorę na świecie. Wiele państw kupowało licencję na ten czołg, no, i między innymi kupili ją Rosjanie, no, a w roku 1931 kupiliśmy również my. Kupiliśmy w roku 1931 został zawarty kontrakt na 38 czołgów Vickersa, właśnie tych six on Tank oraz na zakup licencji. Na zakup licencji, czyli na to, aby wdrożyć ten czołg we własnym zakładzie, zacząć go produkować. Kupiliśmy te Vickersy, one zaczęły stopniowo. Napływać do Polski. W roku 1932 okazało się, że no czołg jest może i fajny, może i nowoczesny, jak na owe czasy rzeczywiście był, ale jak to w wojsku polskim bywa, no nie spodobał się do końca. To znaczy uznano, że nie spełnia wymagań. Znaczy kupiliśmy coś za duże pieniądze, po czym stwierdziliśmy, że nie spełnia wymagań. Największym problemem było pancerzenie. To jest zrozumiałe, Chcieliśmy czołg, który będzie odporny na ogień broni ręcznej piechoty, ciężkich karabinów i najcięższych karabinów maszynowych. No, definicja czołgu to jakby wymuszała. Ale się okazało, że w teorii te 13 mm blachy pancerne Vickersa w teorii były ok, a w praktyce okazało się, że da się je przestrzeliwać. No i zrobiła się afera, że Vickersy mają za słabe opancerzenie. Czyli zapadła decyzja, że ok, no będziemy ten czołg fabrykować, ale musimy jakoś wzmocnić to jego opancerzenie. Pancerz czołgu Vickers Sixon Tank, ten czołowy, to jest taki sam jak czołgu Pancer 1, bo te 13 mm to jest po prostu taka norma, żeby wytrzymać ostrzał wszelkiej broni ręcznej. Tylko różnica polegała na tym, że Pancer 1 był opancerzony tak zasadniczo wszędzie, a Vickers tylko z przodu, bo na przykład silnik to miał 8 mm blachę pancerną. Więc... Czyli całkowicie można było przestrzelić z A Znaczy amunicją przeciwpancerną SMK można było spróbować, rzeczywiście istniało ryzyko, że uda się to zrobić, no ale kupiliśmy tą licencję, żadnej innej nie mieliśmy, no więc można by powiedzieć w tym wypadku, że darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby, no ale tutaj raz, że patrzono, dwa, on nie był darowany, tylko kupiony i, za to, i to za grubą forsę. Więc zapadła decyzja, jednak dobra, że robimy ten czołg na licencji. Przypominam, decyzja o tym, żeby kupić w i kupić licencję i na bazie tej licencji rozpocząć produkcję własnego czołgu, czyli to, co stanie się potem czołgiem 7TP, to jest rok 1931. W roku 1932 zapadła decyzja, że rozpoczną się prace nad, nad własną, polską wersją tego czołgu. Tylko tak. Były dwa zasadnicze problemy. Pierwszy był taki, że jak kupowaliśmy Vickersa, to narzekaliśmy na jego uzbrojenie. On był dostępny w paru odmianach uzbrojenia. Między innymi posiadał, jak na owe czasy, bardzo nowoczesną wieżę wielobroniową. Wieżę, gdzie była zarówno armata, jak Karabin maszynowy, był odmiany z dwoma wieżami osobnymi, gdzie można było zamontować ciężkie karabiny maszynowe, czyli były dwie osobne, jednoosobowe wieżyczki. No bo Vickers' Sixon Tank to był czołg trzyosobowy, co ciekawe ważył 7 ton, a nie 6. Mimo, że się nazywał tak, jak się nazywał. Był lekko opancerzony, ale był to czołg szybko, jak to się wówczas mówiło, no był to czołg bieżny. to znaczy potrafił się rozpędzić do 30 na przykład kilometrów na godzinę, co dla powolnych czołgów Renault FT było po prostu czymś niesamowitym. No i miał znacznie dłuższe okresy międzyremontowe niż czołgi z czasów wielkiego. Wojny, więc to był naprawdę duży progres techniczny. Ale w roku 1932 zaczęliśmy prace projektowe nad czołgiem polskim Vickersem. To się początkowo nazywało, miał kilka nazw ten, ten czołg. On ostatecznie ewoluował w wóz o nazwie 7TP, bo to wynikało z faktu, że tak jak powiedziałem, Vickers nazywał się Sixton Tank, ale ważył 7 ton. Więc w wojsku polskim Vickersy czasami nazywano w dokumentach 7T. Od 7 ton. No, a jak jego polską odmianę zaczęto nazywać 7TP, czyli 7 Ton Polski, a ostatecznie siedmiotonowy Polski bo 7TP to jest skrót od 7-tonowy Polski, mimo że ten czołg ostatecznie ważył ton to prawie 10. Natomiast w czym był problem? Stwierdzono, opancerzenie jest niezadowalające, trzeba je trochę wzmocnić, ale konstrukcja czołgu była taka, że za dużo wzmocnić się nie dało. Podjęto decyzję, że przynajmniej chociaż czołowo, chociaż w jakichś fragmentach ten czołg wzmacniać. Druga sprawa, tak jak powiedziałem, uzbrojenie. Myśmy kupili ten czołg e, z karabinami maszynowymi, potem Brytyjczycy część czołgów już w czasie produkcji, po dostarczeniu jakby przerabiali nam na czołgi jednowierz ale najpierw kupowaliśmy te czołgi jak i potem one były przerabiane na czołgi jednowieżowe, czyli z czołgu zbrojonego w dwa karabiny maszynowe. Te czołgi były przezbrajane na system z armatą, kaliber 47 mm, krótkolufową i karabin maszynowy. No ale kupiliśmy wówczas armaty Vickersa, również brytyjskie, i nie byliśmy z nich do końca zadowoleni, bo to były armaty o dosyć dużym, jak na owe czasy, kalibrze, 47 mm, ale nie zadawalały nas np. Na pod względem zdolności penetracji pancerza, pod względem zdolności przeciwpancernych. I wówczas w Wojsku Polskim trwała dyskusja, w jaką armatę wyposażyć czołgi. Wychodzono z założenia, że to powinna być armata, uniwersalna armata piechoty. Ponieważ problem polegał na tym, że prowadziliśmy różne prace na ten temat, ale tej armaty nie było. Rozważaliśmy różne kalibry, a to 40 mm, a to 47 mm, prowadziliśmy różne testy, budowaliśmy różne prototypy, no ale ergo wojsko polskie nie miało takiej uniwersalnej armaty piechoty, mało kalibrowej, która powinna być również uzbrojeniem czołgów. Bo zobaczmy, na przykład w Ermakcie mamy tak, że mamy czołgi uzbrojone na przykład w armaty 37 mm i 75 mm, czyli to są Analogii dla armaty przeciwpancernej kaliber 37 mm albo dla tzw. lekkiego działa piechoty kaliber 75 mm. W Armii Czerwonej czołgi w pewnym momencie zaczęto uzbrajać w armaty 45 mm, to były analogi armat przeciwpancernych kaliber 45 mm, to była odmiana licencyjna niemieckiej armaty z kolei tej 37 mm, ale Rosjanie zwiększyli jej kaliber do 45 mm. Nie chcieliśmy uzbrać czołgu tylko w karabiny maszynowe. Rozumieliśmy, że czołg musi mieć silniejsze uzbrojenie, i to też było z naszej strony może nie wizjonerskie, ale całkiem rozsądne podejście. No ale nie mieliśmy tej armaty. No i tu pojawił się problem. No bo póki nie było armaty, to w gruncie rzeczy nie można było do końca zafiniować specyfikacji dla tego czołgu. No i był drugi problem, silnik. Silnik brytyjski o mocy niespełna 90 koni mechanicznych, on nam się do końca nie podobał. Albo, że się przegrzewał, albo to, albo tamto i tak dalej. Rosjanie masowo produkowali taki silnik. Wiele krajów kupiło silniki Wikersa, nam się nie spodobał, ale tak naprawdę nam się nie spodobało, dlatego że nie był produkowany w Polsce. I myśmy nie produkowali żadnego silnika czołgowego, ale było tak, że mieliśmy umowę ze szwajcarską firmą Saurer, która była specjalistą w produkcji silników diesla. A trzeba pamiętać, że w owym czasie większość czołgów, a to były wówczas czołgi jeszcze relatywnie niewielkich rozmiarów i masy, napędzały silniki benzynowe o większej wydajności. Pierwotny silnik Vickersa również był benzynowy. No ale myśmy mieli umowę z Saurerem, a Saurer produkował silniki w układzie diesla, które się oznaczały tym, że były cięższe, że były głośniejsze. No i podjęto decyzję, że skoro w Polsce jest formalnie licencyjna linia produkująca silniki Saurera, no to my taki silnik, bo on jest w Polsce robiony, no to my z Musi być silnik produkowany w Polsce, i w ten kadłub Vickersa włożyliśmy szwajcarski silnik Saurera. W tym się różni na przykład bryła czołgu 7TP od klasycznego Vickersa, że to widać po silniku. Vickers ma mały silnik zamontowany z tyłu, a 7TP ma olbrzymią jednostkę napędową tam z tyłu tego olbrzymiego Saurera. No i to od razu zmienia sylwetkę. To też powodowało, że czołg był relatywnie cięższy. No nie za bardzo dawało się go mocniej opancerzyć. Tak? 7TP opancerzyliśmy maksymalnie tylko do 17 mm. Z tych 13 mm Vickersa przesunęliśmy. Mieliśmy się na 17 mm, czyli tak naprawdę nic. A poza tym opancerzenie czołgu 7TP odziedziczyło po wikersie taką małą, charakterystyczną rzecz. Otóż klapa kierowcy. Dosyć duży, stosunkowo łatwy, czołowy cel w czołgu. Ona ma tylko 10 mm grubości, zarówno w wikersie, jak i w 7TP. Więc jak ktoś mówi, że 7TP był od czoła opancerzony. Na poziomie 17 mm, to jest w błędzie, bo były fragmenty rzeczywiście, że ten czołg miał opancerzenie 17 mm, ale były też miejsca, gdzie miał 15 mm, no a włas kierowcy to jest tylko 10 mm. Więc tak naprawdę opancerzenie czołgu 7TP było czołowo gorsze niż w czołgu pancer 1. Z tego co mówisz, można wysnuć taki wniosek, że tak naprawdę Vickers, którego kupiliśmy w 1931 roku, był jednym wielkim problemem dla wojska polskiego. Bo co chwilę odkrywaliśmy elementy, które nam się w nim jednak nie podobały i których nie zauważyliśmy przed zakupem. Jak kupowaliśmy Wickersa, to mieliśmy świadomość części jego wad, ale wiedzieliśmy, że musimy pozyskać know-how, czyli jak to się mówiło, tą wiedzę, jak przynajmniej robić układ przeniesienia napędu, gąsienicę, zawieszenie. Wiedzieliśmy, że ten czołg nie jest idealny, ale on przynosił nam to, Czego my sami nie potrafiliśmy zaprojektować i wyprodukować. Więc kupowaliśmy licencję właściwie nie na czołg, tylko na wybrane rozwiązania, które potem staraliśmy się ulepszyć, unowocześnić, dostosować pod siebie. No tylko problem polegał na tym, że tak do końca się nie dało, bo ta konstrukcja miała określoną nośność, ona miała określone e, możliwości adaptacyjne i określony zakres modernizacji. Można było troszkę ten czołg poprawić, ale nie można było tego czołgu fundamentalnie poprawić. W takim razie, czy możemy powiedzieć, że silnik udało się poprawić? A czy moim zdaniem silnika nie udało się poprawić w tym sensie, że myśmy nie byli zadowoleni z tego Saurera. Znaczy, był odgórny prikaz, że silnik ma być krajowej produkcji. On tak naprawdę nie był krajowej produkcji. On przychodził w częściach z Szwajcarii, był w Polsce montowany. Myśmy robili elementy, odlewy, niektóre fragmenty tego silnika, ale większość podzespołów i tak przychodziła z importu. Albo ze Szwajcarii, albo z Niemiec. Pompa na przykład paliwowa była szwajcarska. Stwierdziliśmy, że jest niezbyt dobra, to wymieniliśmy ją na niemiecką na ten przykład. Wojsko nie było z tego silnika zadowolone. W roku 39. wiele lat później, pojawił się wreszcie mniejsza jednostka napędowa, lżejsza. I będzie plan, żeby wycofać, zrezygnować z dalszej produkcji czołgów 7TP z silnikiem Saurera, a jednak zastąpić go mniejszym silnikiem. Tak więc ten Saurer to był taki wymuszony na wojsku czynniki decyzyjne. No nie chcę, żebyśmy tu wyszli na mol contentu, bo ja może powiem taką rzecz istotną w kontekście naszej rozmowy o czołgu 7TP. I chciałbym, żeby to wyraźnie wybrzmiało. Polska w okresie międzywojennym to był kraj, który się po pierwsze dźwigał ze zniszczeń Wielkiej Wojny. Dopiero się Scalał po okresie zaborów. Jeszcze przeżywaliśmy koszmar wielkiego kryzysu gospodarczego. Nasze władze zwalczały motoryzację od pewnego momentu, bo wolały jakby inwestować w kolej niż w samochody. Nie mieliśmy sieci dróg utwardzonych, nie mieliśmy politechnizacji społeczeństwa. Polska była pod względem motoryzacji i politechnizacji praktycznie na szarym końcu Europy. Wówczas nasz przemysł dopiero raczkował, myśmy mieli jedną fabrykę czołgów, a właściwie jedną fabrykę przemysłu samochodowo zmechanizowanego, tak to nazwijmy. Ale pomimo tego, Wszystkich ograniczeń udało nam się w końcu wdrożyć do produkcji czołg własnej konstrukcji. Oczywiście myśmy ten czołg z powodu tych ograniczeń, o których wspomniałem przed chwilą, wprowadziliśmy ten czołg do produkcji stosunkowo późno i on już niestety w roku 1939 nie był nowoczesny. Ale rozwój tego czołgu w dużej mierze hamowały czynniki niezależne od samego rozwoju broni pancernej, to znaczy brak armaty na przykład. Myśmy dopiero w roku 1935 rozwiązali problem armaty, tylko że nasi decydenci rozumowali, tak. skoro nie ma docelowego uzbrojenia, to nie zamawiajmy tego czołgu w zbyt dużych ilościach. W roku 1932 rozpoczęły się prace nad czołgiem 7TP, ale do roku 1935, czyli relatywnie długo to trwało, zbudowaliśmy tylko dwa prototypy. Te prototypy miały już ten docelowy silnik, ale nie miały wciąż docelowego uzbrojenia. Nie było wież dla tych czołgów, więc wieże montowano z czołgów Vickersa, czyli projektowaliśmy czołg bez wieży. I to opóźniało ten projekt. tak? Rok 1932, 1933, 1934, 1935, brak decyzji o docelowym uzbrojeniu hamował cały projekt. Podwozie było fajne, zaczęliśmy produkować gąsienicowe ciągniki, na bazie podwozia Wikersa, natomiast no, z samym czołgiem był problem. Trwały te prace nad prototypami, ale one były prowadzone niespiesznie, bo rok 31 to jest decyzja. Dobra, budujemy czołg polski, czołg na bazie Wikersa. Dopiero w roku budżetowym 35-36. 5 lat później, myśmy ten czołg zaczęli zamawiać. Proces rozwojowy tego czołgu trwał bardzo długo, jak na ówczesne standardy i na ówczesne warunki. 5 lat. Jeżeli my zobaczymy, jak Rosjanie kupili licencję na czołg Vickersa, wdrożyli go jako czołg T26 i co oni z nim zrobili między 31 a 36 rokiem, a co my zrobiliśmy z tą licencją Vickersa, no to niestety porównania nie ma, bo oni zdążyli ten czołg produkować masowo, seryjnie, wdrażali kolejne odmiany, zamontowali mi armatę 45 mm, no, wdrażali to w sposób zupełnie nieporównywalny. Jak zobaczymy z jaką prędkością, nie wiem, Niemcy opracowali czas taki czołg jak Panzer 1. to to też tutaj niestety, ale no, ta szybkość wdrażania tego, tej naszej maszyny nie była rewelacyjna. Przełom przychodzi w roku 1935. Kupiliśmy licencję na szwedzką armatę przeciwpancerną Boforsa, kaliber 37 mm, no i umówiliśmy się ze Szwedami, że, że Szwedzi również zaadoptują nam ją do czołgu. Szwedzi mieli taką wieżę, oni ją zaadaptowali do naszych warunków, w roku 1936 taką wieżę nam opracowali. Ona przybyła do Polski, przeszła wszystkie stosowne testy, trafiła do produkcji dopiero w roku 1937. Pierwsze wieże, gdzie była armata przeciwpancerna kaliber 37 mm i, i CKM Wojsko Polskie odebrało dopiero w połowie roku 1938. Czyli decyzja o kupnie licencji to jest rok 31. Budowa prototypów. To są lata 33-35. 35. rok zamawiamy pierwsze czołgi jeszcze z niedocelowym uzbrojeniem w niewielkiej liczbie, czyli wykorzystujemy te po prostu wieże wzięte z wikersów. i dopiero w roku 1938 wojsko polskie zaczyna odbierać ten czołg w odmianie docelowej. Bo to jest czołg, który w większych ilościach pojawia się w wojsku polskim dopiero w roku 1938, na no większych ilościach, tak, tak naprawdę to był wówczas ekwiwalent jednego batalionu. Opanowaliśmy w sposób wyraźny produkcję tego czołgu. Na na początku roku 1939, kiedy ten czołg był już w gruncie rzeczy dosyć przestarzały, ale na polu walki w roku 1939 spełniał wymogi. Natomiast jest jeszcze druga sprawa. Czołg 7TP od pewnego momentu, ponieważ jego proces rozwojowy trwał tak długo, stał się takim niechcianym dzieckiem w wojsku polskiego. W roku 1936 prowadzono w sztabie głównym zaawansowane prace nad przyszłą modernizacją wojska polskiego. Sławny plan 1936-42, o którym rozmawialiśmy w innym podcaście. The cat sat on the Tam była taka komisja pułkownika Sadowskiego, która po prostu zbierała analizy ze wszystkich rodzajów wojsk i ona na podstawie korespondencji, śledzenia trendów, wymiany poglądów, ona budowała taką narrację, co jest wojsku polskiemu potrzebne i jakie wymagania taktyczno-techniczne musi spełniać dany rodzaj sprzętu. No i opiniowała m.in. czołgi. To trafiało do Komitetu do Spraw Uzbrojenia i Sprzętu, Ksus to uchwalał, a potem Marszałek Śmigły Ryc, jeżeli uznał, że jest ok, no to po prostu to zatwierdza. W styczniu 30. 2007 roku, w ramach tego planu modernizacji, między innymi przedstawiono założenia dalszej modernizacji wojsk pancernych. To się wówczas nazywało bronie pancerne. To był taki plan, który zakładał, że musimy wystawić kilka tak zwanych oddziałów motorowych, takich niewielkich brygad o charakterze zaporowym do opóźniania blokowania dywizji lub korpusów pancernych nieprzyjaciela. I musimy wystawić określoną liczbę batalionów odwodu naczelnego wodza, czołgów lekkich, czyli tych właśnie bojowych, które będą działać w głównym ugrupowaniu wojsk, wykonywały na przykład kontrataki w ramach szerszego przeciwuderzenia Wojska Polskiego. Bułkownik Sadowski i jego komisja stwierdzili, że potrzebujemy najmniej 11 batalionów takich czołgów, no ale potem nasi wyżsi planiści stwierdzili, no 11 potrzebujemy, ale nas nie stać, to okroimy to do 8 batalionów czołgów. Czyli plan z 1937 roku na dalszy rozwój Wojska Polskiego zakładał, że my będziemy mieli 8 batalionów czołgów lekkich, samodzielnych batalionów, to będzie nasza najwyższa organizacja, jeśli chodzi o czołgi. No i w 1937 roku stwierdzono, że no, mamy tyle czołgów, ile mamy, musimy opracować, ile potrzebujemy ich nowych. No i tych czołgów 7TP to ogólny plan zakłada, że, bo takie były plany, tak? bo myśmy, może tutaj taka dygresja, myśmy na początku lat 30. założyli, że kupimy 200 czołgów 7TP. I pod to w ogóle ten czołg był robiony, planowany i to były założenia z 31., 34, 35, 37, wszędzie one były powtarzane. Czołgów 7TP chcemy 200 sztuk, dokładnie 206. No i w 1937 roku stwierdzono, że no produkujemy ten czołg w niewielkich ilościach, on będzie produkowany w liczbie około 20 egzemplarzy rocznie, więc mówimy o takiej oto zawrotnej skali produkcji czołgu 7TP, 20 egzemplarzy rocznie, no i tyle 20 egzemplarzy do tego 1942 roku, czy tam może 1944 się wyprodukuje. Ale to nie jest czołg, o który nam chodzi, dlatego że to nie jest czołg uniwersalny. I tutaj było takie stwierdzenie, że to, czego my potrzebujemy, to jest po pierwsze czołg uzbrojony, owszem, w armatę przeciwpancerną i karabin maszynowy, Owszem, czołg wysoce manewrowy, a to były te cechy, które 7TP miał, więc założono, że okej, okay, on jest manewrowy, on ma zadowalające uzbrojenie, ale pancerz. Pancerz jest zupełnie beznadziejny. My potrzebujemy czołgu o znacznie grubszym pancerzu, bo potrzebujemy czołgu, który jednocześnie będzie czołgiem i piechoty, i kawalerii. Więc 7TP nam nie spełnia tych wymogów. No i było pytanie, co zrobić. No, zdecydowano, że my kupimy tylko 3 bataliony jeszcze czołgów 7TP, i pozostałe 5, tak z tych 8 batalionów, to będą czołgi nowego typu. Innymi słowy, w roku 3, już w 1937 roku śmigły Rydza twierdził plan, według którego czołg 7TP miał być konstrukcją schodzącą, bo on miał być owszem, produkowany, ale on miał być wyposażeniem tylko trzech batalionów czołgów, a pozostałych 5 batalionów czołgów Miało być wyposażone w zupełnie nowy czołg. Którego jeszcze nie było. Którego nie było i do którego ścieżki pozyskania mogły być dwie. Albo opracować taki czołg własnymi siłami. To znając Wojsko Polskie najchętniej. No, tak, oczywiście, tak. Ale też już w roku 37 wszyscy widzieli, że na podstawie właśnie doświadczenia czołgu 7TP, że chyba się nie da. Wszyscy zaczęli dochodzić do wniosku, że ta autarkia to może i w teorii jest fajne, ale w praktyce to nie działa. Bo skutkuje właśnie tym, że opracowujesz czołg 5 lat i końca nie widać. A jeszcze do tego dochodziła porażka czołgu pościgowego i wielu innych takich czynników. O którym kiedyś może opowiemy osobno. Więc albo opracujemy czołg własny, i oczywiście dowództwo broni pancernej mówiło tak, tak, my opracujemy taki czołg. Już mamy tutaj nawet gotowy projekt. Wzięliśmy kartkę papieru, ołówek i żeśmy już go sobie narysowali. To był tak zwany czołg lekki polski, 10-12 ton, czyli to miał być ten następca 7TP. No ale jeżeli się nie uda własnej konstrukcji, to trzeba kupić za granicą. I oczywiście gdzie? No we Francji, bo zaraz będą pożyczki francuskie, bo Francuzi wreszcie zaczęli produkować, czy zaczynają produkować czołgi nowej generacji. Więc tam najbardziej się podobał czołg Kawaleryjski, ale w gruncie rzeczy uniwersalny czołg Somua s 35 to był czołg średni, dobrze opancerzony, dobrze uzbrojony, szybki, idealnie spełniał wymagania. Czyli jednak był taki czołg. No, był taki czołg. Na Cekwanu był taki czołg, jego problem polegał na tym, że Francuzi nie byli chętni sprzedać nam tego czołgu z tego prostego powodu, że sami mieli go jak na lekarstwo i dopiero go zaczęli wdrażać do własnej kawalerii. W związku z czym, jak sami go nie mieli i mieli go w niewielkich ilościach, no to jeszcze wizja, że mają go zacząć sprzedawać do Polski była dla nich lekko przerażająca. Oni mieli nam do zaoferowania tylko swoje czołgi. Lekkie, lekkie czołgi wsparcia piechoty, których my w się rzeczy nie chcieliśmy, a które ostatecznie z koniec końców z braku laku i tak wzięliśmy. To były te słowne czołgi Renault R35, których jeden batalion w 1939 roku zmaterializował się nad Wisłą, a pozostałe nie zdążyły przybyć. Nasuwa się taka konkluzja, że jeżeli często możemy spotkać się z opinią, że 7TP w kampanii wrześniowej było mało, bo nie zdążyliśmy go wyprodukować w odpowiednich ilościach, to jest tylko po części prawda, bo tak naprawdę nie zdążyliśmy, ale też i nie chcieliśmy produkować go masowo. Do marca 1930 roku nie było w Polsce planów masowej produkcji czołgu 7TP, ponieważ uważano, że jest to czołg schodzący, nieperspektywiczny i po prostu przestarzały nie może pod względem technicznym, bo on pod względem walorów technicznych był całkiem. Może nie był czołgiem nowoczesnym, ale był czołgiem wystarczającym. A co się stało w takim razie w marcu 1939 roku? No, no, Hitler zajął Czechosłowację, wydał Litwiną Kłajpedę i przedstawił nam żądania. W związku z czym stało się jasne, że wojna zaraz wybuchnie, no i przeszliśmy na zupełnie inny tryb. I nagle się okazało, że ten niechciany czołg 7TP to jednak jest już ściany i zaczęto zamawiać te czołgi w dużych ilościach. Zamówiono 50 czołgów, 50 czołgów, 50 czołgów i nagle tak naprawdę w ciągu trzech miesięcy zamówiono ich tyle samo, co wcześniej zamówiono ich przez 8 lat. Oczywiście ze względu na to, że wojna wybuchła 1 września 1939 roku, ani jeden ten czołg zamówień z roku 1939 już do Wojska Polskiego nie trafił. Innymi słowy, to, czym walczyliśmy w 1939 roku, to były czołgi z zamówień realizowanych do roku budżetowego 38-39, ale już od roku budżetowego 39-47 rzeczy nie udało nam się nic pozyskać, bo to była broń, która mogła do nas trafiać najwcześniej zimą z przełomu roku 1939 tego na rok 40. Czyli myśmy chcieli tylko 200 tych czołgów i chcieliśmy je kupować przez prawie 10 lat. Chcieliśmy produkować 20 czołgów 7TP rocznie w Czechowicach. I teraz zobacz, jak będąc na przykład dyrektorem fabryki, możesz sobie zaplanować produkcję czołgów, jak wiesz, że będziesz miał zamówienie na poziomie 20 czołgów rocznie. Jak ty możesz zatrudnić fachowców, jak ty możesz zainwestować w ciągi produkcyjne, jeżeli ty wiesz, że ty jesteś manufakturą, która produkuje śladowe ilości? Czyli zakłady w Czechowicach. Były w stanie produkować dużo więcej. To nie jest tak, że te 20 to był szczyt możliwości produkcyjnych tego zakładu. Tak, zakłady mogły produkować dużo więcej, ale był w tym jeden haczyk, który bardzo boleśnie wyszedł w roku 1938. Otóż zakład PZ Inch to był zakład montażu końcowego. Oczywiście, on produkował określone podzespoły, ale na przykład cała wieża, łącznie z uzbrojeniem, przychodziła skądś indziej, i PZ Inch nie wykonywał blach pancernych, zamawiał je w hutach. W związku z czym wydajność zakładu końcowego była uzależniona, od wydajności i sprawności wszystkich podwykonawców, bo jak zawalił jeden podwykonawca, na przykład jak ktoś nie dostarczył armaty, albo ktoś nie dostarczył Pancerza, bo to, to czołgu nie było. Czyli tak zwane obecnie popularne określenie łańcuch dostaw. Tak musiał jest. funkcjonować właściwie. Dokładnie. I zamawialiśmy po 20 czołgów rocznie. I tak to obowiązywało do 1939 roku. Raz zamówiliśmy 18 czołgów, raz 22, raz 20, ale to de facto zamawialiśmy po 20 czołgów, ale przyszła wojna domowa w Hiszpanii i niespodziewanie coś się ruszyło w tych zamówieniach. Sprzedaliśmy do Hiszpanii dużo złomów w postaci czołgów Renault FT oraz wyposażenia stare ciężarówki Berlet i tak dalej. Parę ładnych milionów złotych żeśmy na tym zarobili jako państwo. No i zapadło. Decyzja, że skoro pozbyliśmy się z magazynu starych czołgów, no to te pieniądze za te stare czołgi możemy dać broniom pancernym i niech one sobie kupią za to nowe czołgi. I niespodziewanie do tego kontraktu na te niespełna 20 czołgów dopisano jeszcze cały batalion ekstra. Bonusowy. Bonusowe, dodatkowe 49 czołgów dla batalionu de facto. Była super radość, tylko zamówiono, czekano, czekano, czekano. No a czołgów nie ma. Nie ma tych czołgów i te czołgi przyszły ostatecznie do wojska polskiego na przełomie 38-39 roku, w gruncie rzeczy z około rocznym opóźnieniem. A z czego wynikało to opóźnienie? A wynikało z tego, że jeden z dwóch kluczowych wykonawców, czyli Huta Batory, nie była w stanie wykonać poprawnie brak pancernych. To było zamówienie z marca 1937 roku. A myśmy te czołgi odebrali no nawet niezrocznym, w gruncie rzeczy z większym opóźnieniem, bo do marca 1939 roku odbieraliśmy te 49 ekstra czołgów. Tak, mogę nawet zacytować dokument dowództwa broni pancernych, jakich swego czasu wygrzebałem w Centralnym Archiwum Wojskowym. Pułkownik Werwiński, to jest zastępca szefa, meldował we wrześniu 1938 roku tak. Produkcja blach w hucie batory nie stoi na wysokości zadania. Terminy dostaw nie są dotrzymywane, opóźnienia sięgają do 7 miesięcy, do odbioru są zgłaszane partie blach tak złych, że odrzuty dochodzą do 90%, co ilustruje załączony grafik i notatka przedstawiające szczegółowo przebieg ostatniego zamówienia na blachy pancerne do czołgów 7TP. Przy czym tu na marginesie największym problemem była produkcja blach najcieńszych, 5-8 mm, a nie tych grubszych 10 czy 12 mm. One pękały, one nie spełniały norm, ale z czego to wynikało? Rok. Przed wojną we wrześniu 1938 roku zdiagnozowano problem. To chodziło o to, że huta Batory nie miała podstawy finansowej, żeby inwestować w park maszynowy i w specjalistów od produkcji blach pancernych, ponieważ do tej pory produkcja tych blach pancernych była śladowa, w związku z czym oni nie inwestowali w maszyny, no bo im się to po prostu nie opłacało, bo jak się produkuje gdzieś 20 czołgów rocznie, to dla zakładu przemysłowego to jest strata, a nie zysk. Zarabia się na masowej produkcji, a jeżeli masz świadomość, że będziesz produkował niewielką partię blach pancernych na 20 czołgów, to by się nie opłaca zatrudnić specjalistów i utrzymywać linii produkcyjne, bo będziesz tylko stratny. W związku z czym, jeżeli zakład był państwowy, no to się jeszcze można było do niego dopłacać, tak jak w dzisiejszym polskim przemyśle zbrojeniowym. On generalnie jest ciągle dofinansowywany. Państwowe zakłady zbrojeniowe przed wojną też tak były utrzymywane w taki specyficzny sposób, no ale jak firma była prywatna, no to liczył się już rachunek ekonomiczny w warunkach wychodzących. Z wielkiego kryzysu, to naprawdę był bardzo mały margines na manewr. To nie jest tak, że właściciel huty mógł sobie pozwolić na straty, bo wojsko może będzie chciało kupić blachy na 5 albo 10 czołgów rocznie. Ale w roku 1938 udało się zdiagnozować ten problem. Przyszły inwestycje, dano pieniądze na inwestycje w hucie Batory. Huty w tym czasie również zmieniały właścicieli, podlegały częściowej nacjonalizacji, no bo państwo widziało, że jakby pr prywatny kapitał nie chce współpracować tak, jakby państwo chciało, no bo państwo chciało utrzymywać manufaktury, które w danym momencie na tak zwany pstryk mogłyby zacząć masy... Produkować. A kapitaliści wiadomo, jak to jest. Liczyli kapitał, no i im, im to po prostu nie stykało. Więc myśmy w roku 39 wreszcie opanowali produkcję może niewielkoseryjną, ale produkcję taśmową czołgów 7TP. I kiedy w marcu 1939 roku nagle pojawiła się ten kryzys, tak? Kryzys smarcowy i ryzykowy buchu wojny, no to przyszły kolejne zamówienia, które polski przemysł już mógłby realizować, ale to też potrzebował na to czasu. Państwo, które do tej pory produkowało 20 czołgów rocznie, a dzięki super zamówieniu raz udało się wyprodukować tych czołgów więcej, tak? 60 na przykład rocznie, no, no nie było w stanie tak z dnia na dzień po prostu przejść na taśmową produkcję czołgów. Mając, powtarzam, wciąż jeden zakład montażowy, końcowego. Czyli tak czysto potencjalnie mówiąc, tych ciągów we wrześniu 1939 roku mogliśmy mieć dużo więcej, jeżeli tylko Wojsko Polskie by tego chciało. Ja powiem w ten sposób. To byłoby możliwe tylko pod warunkiem, że kilka lat wcześniej znalibyśmy termin wybuchu wojny i pod to planowali swoje wydatki finansowe, pod to planowalibyśmy ustawienie przemysłu. To oczywiście nie znaliśmy terminu wybuchu wojny, sądziliśmy, że ta wojna wybuchnie później i przede wszystkim uważaliśmy, że czołg 7TP to nie jest to, czego chcemy. Gdybyśmy wiedzieli, że we wrześniu 1939 roku napadną na nas Niemcy, to może mielibyśmy już 400 takich czołgów, a tak mieliśmy ich 134, łącznie z prototypami. Z czego gros tych czołgów trafił na uzbrojenie dopiero przez ostatnie 12 miesięcy przed wybuchem II wojny światowej. Bo w gruncie rzeczy w Polsce opanowano produkcję czołgu lekkiego dopiero w roku 1938. Nie jest to zarzut, bo podkreślam, myśmy się dźwigali z kompletnej biedy, ale opanowaliśmy produkcję czołgów bojowych, no Mniej więcej 7 lat po Rosjanach, na ten przykład, tak? Tylko, że w odróżnieniu od Rosjan, my nie mieliśmy ich potencjału ekonomicznego ich złota, ich ropy, ich surowców i do nas nie przyszli amerykańscy inwestorzy, którzy zbudowali w amerykańskim systemie całą sieć fabryk przemysłu ciężkiego i elektrowni zaopatrujących te fabryki w prąd. To jest ta różnica pomiędzy nami a Rosjanami, że Rosjanie po prostu mieli czym płacić, a my nie mieliśmy czym płacić. Musimy sobie zdać sprawę, że pod koniec 1938 roku, 9 miesięcy przed wybuchem wojny, Wojsko Polskie miało 58 czołgów 7TP. 58 czołgów to, odliczając maszyny szkolne, myśmy mogli wystawić jeden batalion takich czołgów, a w 1939 roku i tak w końcu do, poszły do walki dwa bataliony i potem jeszcze taki niepełny batalion Zbiorczy w czasie obrony Warszawy. Z maszyn nowych, jeszcze dopiero co z fabryki, odbieranych, plus z maszyn szkolnych. Czyli mówię, powiedzmy, że ekwiwalent 2,5-góra no trzech batalionów Czołgów 7TP wziął udział w kampanii wrześniowej. Ale w międzyczasie tutaj padło jeszcze jedno kontrowersyjne zdanie. Mówisz, że ten Czołg nie do końca był Czołgiem Nowoczesnym we wrześniu 1939 roku. Czołg można rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Dwie podstawowe to jest z jednej strony jego zdolności bojowe, a z drugiej strony Czołg jako pojazd. Możemy rozpatrywać czołg z jednej strony w kategoriach, jaki ma pancerz, jakie ma uzbrojenie, a z drugiej strony możemy go rozpatrywać, jakim jest pojazdem mechanicznym, czyli jaki ma układ przeniesienia napędu, jaki ma silnik, jakie ma właściwości trakcyjne itd., itd., itd. Pod względem uzbrojenia czołg 7TP we wrześniu 1939 roku był czołgiem całkiem dobrym. Miał wystarczającą armatę, miał ciężki karabin maszynowy i miał armatę przeciwpancerną, co w roku 1939 czyniło go pojazdem mogącym mierzyć się praktycznie z każdym czołgiem niemieckim lub czołgiem Armii Czerwonej. I jeśli chodzi o pancerzenie, to on był czołgiem bardzo słabo opancerzonym. To była jego pięta hill jeśli chodzi o tak zwane właściwości taktyczno-techniczne, dlatego że to był czołg. O pancerzu słabszym niż czołg pancer 1. Ktoś powie, jak to, jak to? No przecież te 17 mm. Powtórzę raz jeszcze. Przednia klapa kierowcy to jest 10 mm i to jest czołg czołowo słabiej opancerzony niż pancer 1. A o bocznym opancerzeniu silnika to w ogóle nie ma co mówić, bo czołg 7TP pod względem konstrukcyjnym to był czołg z lat 20. On był skręcany. To była konstrukcja, która się bardzo szybko starzała. To był pojazd, który. Nie miał już zdolności rozwojowych, modernizacyjnych. Druga sprawa to jest to, co powiedziałem, czołg jako pojazd. To był pojazd w 1939 roku akceptowalny, ale no, nie można porównywać, nie wiem, układu przeniesienia napędu, układu kierowniczego i zdolności trakcyjnych czołgu 7TP z nowoczesnymi czołgami owych czasów, takich jak LTV 38, czy Panzer Kampagne 38, ten czechosłowacki czołg lekki, czy nawet z czołgiem Panzer 2. Bo to w ogóle jest inny świat już w tym momencie. To skrzynia biegów. Nie, to tutaj czołg Polski to był anachroniczny pod tym względem. Jeżeli go porównamy pod względem dynamiki jazdy, zdolności pokonywania dłuższych odcinków itd., itd., był to czołg przeciążony pod względem zawieszenia, bo miał ten ciężki silnik Saurera dieslowski, miał opancerzenie zwiększone, miał nową wieżę z armatą przeciwpancerną i to podwozie już osiągało okres swych możliwości rozwojowych. To jest rok 39. W tym czasie w Związku Radzieckim jeżdżą już prototypy czołgów KW i T-34, a my w 1939 roku zastanawiamy się, jak dalej modernizować czołg 7TP, a może mu troszeczkę inną wieżę zamontujemy, a może pochylimy mu troszkę pancerz, a może wreszcie włożymy nowy silnik, benzynowy, a nie dieslowski, będzie trochę lżejszy z tyłu, a żaden nowy czołg, polski czołg nowej generacji nie materializuje się. Nagle się okazało, że no mamy ten czołg 7TP, ale gdyby wojna wybuchła w roku 41 i 4, czy 42, no to, 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 to co, to, to, to przeciwnikiem naszych 7TP, jak byłyby na przykład czołgi T-34, no to jakie to byłoby porównanie? Jasne, z T-26 można czołg porównywać, jak najbardziej, to, to są czołgi w 100% porównywalne i tych czołgów T-26 to Rosjanie i w 41 Mieli ich mnóstwo i to był ich podstawowy czołg wsparcia piechoty. No ale to była już konstrukcja schodząca. W 1939 roku czołg 7TP był czołgiem wystarczającym. Z każdym kolejnym rokiem starzałby się bardzo szybko. Z każdym kolejnym rokiem jego potencjał bojowy by słabł, ale w roku 1939 to był czołg w pełni wystarczający, przy czym podkreślę raz jeszcze. My i tak zakładaliśmy, że to nie jest czołg, jakiego my chcemy. My nie chcieliśmy czołgu 7TP, bo po prostu on był dla nas nieuniwersalny, miał za słabe opancerzenie i z tego powodu chcieliśmy czołg inny, średni o wadze 10-15 ton z opancerzeniem 30-40 mm, nawet a nie 17 czy 10. To był czołg na miarę naszych możliwości, ale to nie był czołk na miarę naszych potrzeb. Z czołgiem 7TP był jeszcze ten problem, że myśmy czekali na to, aż on będzie miał wreszcie docelowe uzbrojenie. Tak naprawdę powinniśmy te czołgi kupować nawet bez docelowego uzbrojenia, montować te archaiczne jednobroniowe wieże dla pojedynczych czołgistów i dostarczać te czołgi do jednostek. Dlaczego powinniśmy to robić? Dlatego, że czołgiści powinni się szkolić na czołgach. Powinniśmy, nawet jeżeli te czołgi pod względem technicznym nie były idealne, powinniśmy jak najszerzej szkolić kadry żeby potem, kiedy już będą nowsze czołgi, można było je obsadzać ludźmi, którzy mają jakieś doświadczenie, a nie w momencie, kiedy będziemy mieli wreszcie ten idealny czołg, się nagle okaże, że czołgistów do niego nie ma. I to był problem, tak jak z tą hutą, że huta nie inwestowała w linię produkcyjną pancerzy, no bo produkowano 20 czołgów rocznie i tak samo wojsko. No nie było tych czołgów lekkich, więc nie szkolono zbyt dużej liczby czołgistów. Te bataliony czołgów lekkich, te bataliony pancerne czasu pokoju w tym wypadku, no, trzeci batalion pancerny, elitarny, można powiedzieć, warszawski. On nawet nie miał gdzie się podziać, on nie miał dla czołgów do 1938 roku. Więc to odnosi się na przykład do gotowości bojowej i zdolności bojowej naszych czołgów w roku 39. Ograniczone szkolenie przed wojną powodowało, że jakość bojowa tych pododdziałów była ograniczona. O tu chciałem spytać, jak te czołgi poradziły sobie w kampanii wrześniowej? Jak możemy je ocenić? Z jednej strony można powiedzieć, że czołgi poradziły sobie przeciętnie, ale też nie, nie poradziły sobie źle. Musimy pamiętać o jednym: Pododdział szczebla batalionu w warunkach klęski na poziomie operacyjnym nie może się sprawdzić. Dlatego, że pochłania go to, co jest nad nim. Jeżeli armia się cofa, jeżeli armia jest rozproszona, jeżeli trwa odwrót, no to batalion również podlega temu procesowi. Jeden z batalionów wystąpił na przykład w walkach pod Piotrowem, batalion zbiorczy zapisał chlubną kartę w walkach obronnych w Warszawie, nawet jeżeli czasami te kontrataki kończyły się rozstrzelaniem części tych czołgów przez niemiecką obronę przeciwpancerną. Ale jednak no, czołg, Sprawdził się na tyle, na ile mógł. No z tym swoim słabym pancerzeniem, z, w rozproszeniu z dwoma tylko batalionami można by powiedzieć, że pancerniacy sprawili się dobrze nie odnieśli żadnego zwycięstwa tak naprawdę, ale sprawili się dobrze na tle całego Wojska Polskiego, no to wysiłek tych batalionów był mikroskopijny. Niemniej można wskazać, że w paru kontratakach, w paru akcjach, zwłaszcza w walkach pod Piotrkowem, pododziały te walczyły całkiem przyzwoicie, tyle tylko, że no, bez właściwej koordynacji, bez właściwego współdziałania z piechotą nie mogły wiele zdziałać. Więc ja bym powiedział, że na tle innych związków taktycznych Wojska Polskiego, bataliony czołgów 7TP sprawiły się całkiem przyzwoicie, no ale siłą rzeczy nie mogły w żaden sposób przeważyć szali na naszą korzyść. No dobrze, Norbert. Kolejny temat wrześniowy zostawiamy za plecami. Dziękuję ci za ten odcinek i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć wpisując naszą nazwę, czyli Podcast Wojennych Historii. Dziękujemy wam bardzo również za wsparcie, jakie udzielacie nam w serwisie Patronite. To dla nas niesamowita sprawa i daje nam to niezwykłego kopa do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy i do usłyszenia do następnego odcinka.